Wielka Sobota, 18 kwietnia 2014. Rozmawiamy o wyzwolonych z panem profesorem Jerzym Wetulami. No to jest fantastyczny czas i fantastyczny temat. I w ogóle temat wyzwolenia kobiety, on tak narastał przez jakieś 100 lat i szedł różnymi drogami. I bardzo mi się podoba, że w tej chwili w twoim zwłaszcza, Iwka, wykonaniu to jest takie zrównoważone podejście. Nikt nie jest gorszy, nikt nie jest zły, nikt nie jest fanatykiem. Natomiast kobieta ma prawo do bycia sobą po prostu. Jeżeli kobieta chce być taka, to jest taka, jeżeli chce być inna, to jest inna. I jeszcze z środki wyrazu, które ty stosujesz, ja bym powiedział, że ty jesteś takim polskim Botero. Te twoje baby są babami w pełni życia. Są właśnie takie baby, jak biologicznie potrzebne baby. Poczynając od Wenus z Willensdorf, ideałem baby, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, to były baby płodne. Za profesorem Wetulaniem, jakieś 200 metrów dalej, jest mój ulubiony bar Vis-a-Vis, czyli nasz Zwiz. I w tym barze właśnie też przychodzą kobiety, do tego baru przychodzą kobiety wyzwolone, takie, które już zupełnie chuliganki, o. I to jest taka dla mnie pożywka różnych tekstów tej socjologii takiej fajnej, którą później wrzucam do rysunku. Ty pokazujesz, co jest, ty właśnie ty nie osądzasz, ale pokazujesz jedno, co jest szalenie ważne dla człowieka. Ty pokazujesz empatię. Naprawdę, ty opisujesz te wszystkie kobiety, baby, jak je nazywasz, dla serca. Nad nimi się pochylasz i dzięki temu, ja w ogóle je uwieczniasz, prawda? Tak ja sądzę, że te twoje baby z Wiśnej czy z Kazimierza, naprawdę, one to jest trwały wkład w kulturę i ty pracujesz w rejonach, które są mało penetrowane. Iwka mówi o wyzwoleniu i te wszystkie jej obrazy niby mówią o wyzwoleniu, ale na większości tych obrazów jest zawsze mur. Mur gdzieś tam stoi. Iwka, nie wiem, to pewno się wzięło z tego okresu, w którym myśmy się wychowali czy tworzyli. Mur ciągle gdzieś jest z tyłu i zobaczmy, że na większości obrazów mur z tyłu istnieje. Mur, który się nie wali. My jesteśmy wolni, ale ograniczeni. Ale to chyba jest to, co jest w życiu. My naprawdę jesteśmy wolni wszyscy. A presja środowiska jest okrutna czasami i właśnie należy też wypracować w sobie taki mikroklimat wolności własnej, osobistej niezależności, nie poddawać się presji środowiska w ogóle. I tutaj ten mur jest stawiany właśnie z różnych przyczyn. No bo w ogóle to jest, jakby są dwa podejścia, no już na pewno był Tyrmand. Nawet jeżeli moje więzienie ma powierzchnię 300 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale jeżeli jest granica, przez którą nie mogę przechodzić, to jestem w więzieniu. Ale zupełnie drugie podejście, nawet jeżeli jestem w celi, 3x3, powinienem sobie umieć stworzyć świat wewnętrznej wolności i wewnętrznej swobody. I to, że istnieje mur, że nie możemy się wycofać, to jest faktem, ale to wcale nie znaczy, że musimy się poddać. To nie jest to, że musimy ulec kapitulacji. Mówiąc o Iwce, nie można wspomnieć o tym, że ona jest córką Siwka. I dlatego, bo jej ojciec, on też był zafascynowany kobietami. I te jego, prawda, kobiety, mi się te późne jego rzeczy, kiedy te kobiety w tych przezierających strojach, prawda, tata twój był bardzo seksy. I Iwka w tych swoich kobiecych obrazach też nawiązuje do swojego taty. Chociażby jak zobaczymy ten obraz tutaj, przy którym siedzimy, on tą wyraźne konotacje do obrazu protestów kobiecych wtedy, kiedy walczyliśmy o wolność Polski. No też mi się podobało to, coś zamalowałeś, dość reżimu wolnego. Ja sądzę, że to jest właśnie to, co najbardziej przeciwdziałało wyzwoleniu kobiet, to były właśnie narzucane normy, którym nadano walor norm moralnych. Ta moralność, moralistom wydaje się, że moralność się nie zmienia, że moralność jest wieczna. My wiemy dokładnie, że to, co 50 lat temu było moralne, w tej chwili jest niemoralne i vice versa.